Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Panie profesorze, w ostatnich kilkudziesięciu latach w dietetyce dominował pogląd, że nasycone kwasy tłuszczowe przyczyniają się do rozwoju miażdżycy. Ostatnio pogląd ten zaczął być coraz częściej kwestionowany. Co mamy na ten temat sądzić? Ja myślę, że przede wszystkim musimy sądzić, że nauka jest żywa. Nauka rozwija się i w związku z tym co jakiś czas powstają nowe koncepcje, niezupełnie pasujące do poprzednich. Ale w miarę upływu lat pewne sprawy się wyjaśniają. I dziś już wiemy, że najgorszym tłuszczem w żywieniu są izomery trans. O tym warto powiedzieć, było takie badanie przeprowadzone na pielęgniarkach amerykańskich. Przez 14 lat obserwacji nie było żadnej interwencji w tej grupie, to była wielka grupa, w tysiącach osób szła, tylko oceniano, jak zmienia się żywienie tych pielęgniarek. I okazało się, że w miarę tego, jak rośnie ilość izomerów trans, to wybitnie rośnie poziom cholesterolu we krwi i zagrożenie chorobą endokrynną serca. Natomiast jeżeli zwiększa się ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, to zagrożenie, owszem, zwiększa się, ale bardzo niewiele. I stąd powstał ten problem, czy rzeczywiście nasycone kwasy tłuszczowe są takie szkodliwe. Ale okazało się także, że jeżeli na przykład węglowodany w żywieniu zamienimy na nienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie na wielonienasycone kwasy tłuszczowe, to zagrożenie się zmniejsza zawałem serca, a jeszcze bardziej zmniejsza się, jeżeli nasycone kwasy zamienimy na nienasycone. I to jest pogląd, który na dzień dzisiejszy jest dla nas obowiązujący. I należy się, że tak powiem, za bardzo tymi modami częstych zmian, najrozmaitszych diet, jak się w gazetach czyta i słyszy, co ludzie opowiadają, przejmować. To są podstawowe zasady, ja mówię tylko o tłuszczach, ale zwracam uwagę także, że inne produkty się liczą i o tym moglibyśmy powiedzieć. Panie profesorze, skoro tłuszcze trans nie ma wątpliwości, że są najgorsze, to proszę powiedzieć, gdzie one występują, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą. No, tłuszcze trans występują, dawniej występowały w margarynach, dlatego że produkcja margaryn prowadziła do utwardzenia oleju roślinnego i w tym procesie powstają izomery trans z kwasów tłuszczowych. Dziś już margaryny produkuje się w ten sposób, inną metodą, że nie ma izomerów trans, natomiast o dziwo jest dużo, nawet bardzo dużo izomerów trans w tłuszczach cukierniczych. Dlatego duże spożycie czy w ogóle spożywanie ciastek, ciasteczek wszelkiego typu wiąże się z dużą ilością izomerów trans w żywieniu i to jest niekorzystne. Mhm. Czy można zatem uprościć taki przekaz jakby do społeczeństwa, że podstawą profilaktyki miażdżycy jest zastąpienie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi? No, to jest to uproszczenie oczywiście, to jest prawda. Zastąpienie tłuszczów nasyconych, a w szczególności tłuszczów zawierających izomerów trans, tłuszczami nienasyconymi, jest na pewno profilaktyką miażdżycy. Z tym, że podkreślam, że te zmiany w żywieniu, one obejmują więcej elementów niż tylko sam tłuszcz. Czy mógłby Pan wskazać najlepsze źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie? Wszystkie oleje roślinne zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, różne nienasycone kwasy tłuszczowe i w różnych proporcjach. Za bardzo dobre źródło, właśnie za wzorcowe, od bardzo dawna przyjmuje się olej oliwkowy, czyli oliwę z oliwek, a to z tego powodu,
że oliwa z oliwek stosowana od tysięcy lat na wybrzeżu Morza Śródziemnego spowodowała te wielkie, korzystne wartości diety śródziemnomorskiej, która kojarzy się z niskim występowaniem choroby niedokrwiennej serca. Co nie znaczy, że inne oleje nie mają swojej wartości, może porównywalną nawet z olejem z oliwek. Otóż w naszych warunkach bardzo dobrym jest olej rzepakowy, który zawiera i jednonienasycone, i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a w tym także wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które są tak wartościowe, i omega-6. Inne oleje roślinne w różnych proporcjach zawierają kwasy nienasycone, ale generalnie biorąc wszystkie oleje roślinne zawierają mało nasyconych kwasów tłuszczowych i oleje roślinne świeże, niepodgrzewane, nie zawierają izomerów trans, których tak bardzo unikamy. Natomiast oleje roślinne już podgrzewane w pewnej temperaturze, jak to jest na przykład na patelni, zmieniają swój charakter. Tworzą się nadtlenki lipidowe, tworzą się także izomery trans. I to im wyższa temperatura i im dłuższe smażenie, tym dla oleju gorzej, a więc i gorzej dla naszego organizmu. Dlatego przyjmuje się, że smażenie powinno być w zasadzie 10-minutowe, nie dłużej, może 15. I w niezbyt wysokiej temperaturze, powiedzmy 140-160 stopni, należy za wszelką cenę unikać dymienia oleju, czyli powyżej 180 stopni Celsjusza. Chciałbym tu jeszcze bardzo wyraźnie podkreślić, że olej raz użyty do smażenia nie może być użyty ponownie. To mało kto na to zwraca uwagę, gospodyni szkoda trochę wylać tego oleju. Reszta musi być wylana i do następnego smażenia musi być od nowa świeży olej użyty. Spora część osób uważa, że źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych są wyłącznie produkty roślinne, a to nieprawda. Tak, ryby są dobrym i w ogóle owoce morza są dobrym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Szczególnie kwasów tłuszczowych omega-3, do których tak ciągle się wraca jako oleje, jako kwasy tłuszczowe o największej wartości przeciwmiażdżycowej. Ale chodzi tu tylko o tłuszcze, o oleje, przepraszam, o ryby morskie i to tłuste ryby morskie, tam gdzie ten tłuszcz występuje. Na przykład? Chciałbym powiedzieć łosoś. Zły przykład, znaczy z punktu widzenia zawartości kwasów tłuszczowych bardzo dobry, ale też i bardzo drogi. A więc trudno się spodziewać, że nasi słuchacze zechcą zaraz przejść wszyscy na częste spożywanie łososia. Ale powiedzmy sobie makrela, która ma dużo tłuszczu, ma też dużo kwasów tłuszczowych nienasyconych. I to, co może najciekawsze, śledź. Zwykły śledź stosunkowo tani jest również rybą o dużej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Dlatego jest przy czym wybierać. Chodzi tylko o to, że jakoś tak w Polsce zanika zwyczaj, może nie teraz, ale przed laty zanikał zwyczaj spożywania ryb, do czego teraz wracamy i ciągle napominamy, że w zasadzie dwa razy w tygodniu człowiek powinien spożywać rybę. Przynajmniej z tego raz w tygodniu tłustą rybę morską. I właściwie można to odpowiednio konstruując swoją dietę dzienną, można do tego doprowadzić. A jakie inne zalecenia poza zamianą nasyconych kwasów tłuszczowych na nienasycone można by dać osobom, które chcą zapobiec rozwojowi czy wystąpieniu choroby miażdżycowej? Tych wskazań jest sporo, ale przede wszystkim byłoby to, właściwie to mówimy o trzech głównych zabójcach ludzkości. To jest oczywiście duża przesada, że to są tłuszcze zwierzęce, że to jest sól i to jest cukier. O tłuszczach mówimy dużo, dwa słowa o soli. Sól powoduje nadciśnienie tętnicze. Nie u wszystkich. Są ludzie, którzy są skłonni do nadciśnienia i u tych duże spożycie soli kuchennej wyraźnie sprzyja wzrostowi ciśnienia tętniczego. A wysokie ciśnienie tętnicze
to jest uszkodzenie tętnic i skłonność do udarów mózgu. Dlatego, a my spożywamy w Polsce tak mniej więcej 12-13 gramów soli dziennie we wszystkich produktach. Nie tylko w tym, co stoi na stole, ale także w tym, co kupujemy w sklepie, szczególnie na przykład we wszystkich wędlinach jest dość dużo soli. A powinno być, zgodnie z zaleceniami żywieniowymi, jakieś 6 gramów. Czyli co najmniej do połowy powinniśmy zmniejszyć spożycie soli. A z tego prosty wniosek, nie może być solniczki na stole. W kuchni należy nie dosalać potrawy, oczywiście w zakresie tolerancji konsumenta. I dzięki temu możemy zmniejszyć ryzyko nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, a także zawału serca. Dlatego, że sól, zwiększając ciśnienie krwi, powoduje zwiększenie parcia na tętnicę wieńcową, a co za tym idzie na rozwój miażdżycy. No i trzecim naszym nieprzyjacielem jest cukier. To już od dawna się znane. Jak ja byłem małym dzieckiem, to się mówiło, że jak będziesz jadł dużo cukru, to będziesz musiał chodzić do dentysty, a wiadomo, że dentysty, wszystkie dzieci się boją i nie bezpodstawnie. Cukier zwiększa obciążenie trzustki. Dlatego, że żeby po spożyciu cukru bardzo szybko wzrasta poziom glukozy we krwi. A wysoki poziom glukozy we krwi jest niekorzystny. W związku z tym trzustka musi wyprodukować i to w krótkim czasie dużą ilość insuliny, która powoduje, że glukoza trafia do tkanek. Tylko, że należałoby z tego wyciągnąć prosty wniosek, że człowiek, który tak często obarcza trzustkę z dużą pracą, bo spożywa dużo cukru, może spowodować jej osłabienie. A są ludzie, którzy rodzą się ze słabszą trzustką. To są ludzie tak jakby skłonni do cukrzycy. Otóż jeżeli tacy ludzie nie ograniczą spożycie cukru, ale spożywają go dużo i często, czyli trzustka na początku reaguje wystarczająco i cukrzycy nie ma, ale w miarę upływu czasu słabnie to wydzielanie trzustki. Dlatego unikanie cukru jest profilaktyką cukrzycy. Jest także profilaktyką otyłości. Wspomniałem, że cukier to są puste energie. Dużo energii, nic więcej. Mało z tym energii, która się bardzo szybko przyswaja i nie daje poczucia zaspokojenia głodu. Zazwyczaj te łakomczuchy, które spożywają dużo cukru, mają skłonność do otyłości. To jest następna niekorzystna sprawa. A otyłość z kolei kojarzy się z cukrzycą. Także w zasadzie ciągle kręcimy się wokół tego samego zagadnienia, tych chorób cywilizacyjnych. Czy to będzie otyłość, czy to będzie cukrzyca, czy to będzie miażdżyca. Zawsze powikłaniem jest miażdżyca, zawał serca, udar mózgu. Niektóre osoby twierdzą, że nawet jeśli spożywamy sporo nasyconych kwasów tłuszczowych, to jeśli jednocześnie w diecie mamy dużo przeciwutleniaczy, to możemy spać spokojnie i miażdżyca nam nie grozi. Proszę o ustosunkowanie się do takiego. No, można powiedzieć, że duże spożycie przeciwutleniaczy przy dużym spożyciu nasyconych kwasów tłuszczowych to jest mniejsze zagrożenie niż małe spożycie antyoksydantów, a duże nasyconych kwasów tłuszczowych. Tym niemniej trzeba pamiętać, że to są te dwa, powiedziałbym, konie ciągnące w zupełnie przeciwnym kierunku. A więc jeżeli ktoś chce rzeczywiście zachować zdrowie i zachować zdrowe tętnice, to powinien unikać nasyconych kwasów tłuszczowych, a spożywać dużo przeciwutleniaczy, czyli warzyw i owoców, a także orzechów, o czym może się zapomina, bo to stosunkowo niedawno wykazane, że orzechy, szczególnie orzechy włoskie, mają dużo antyoksydantów i są bardzo dobrym remedium w profilaktyce miażdżycy. Jak przeciętny konsument ma się połapać w gąszczu zaleceń dietetycznych? Spożywa jak najwięcej nienasyconych kwasów tłuszczowych, unika nienasyconych, jest przeciwutleniacze. Skąd on ma wiedzieć, gdzie je znaleźć? Czy są jakieś proste recepty, proste No właśnie, proste to powinniśmy zalecenie? Teraz popularyzować. Bo w zasadzie przyszła
pora taka, że jest już czas na wdrożenia, czyli na popularyzację zasad zdrowego żywienia. Spożywaj więcej warzyw i owoców na pierwszym miejscu. To jest osiągnięcie ostatnich lat. Orzechów też osiągnięcie ostatnich lat. Pełnoziarnistych produktów zbożowych, a więc chleb razowy, to co swego czasu było popularyzowane bardzo, potem zanikło i teraz znowu do tego się wraca. Ryb i owoców morza, jogurtu, serów i mleka. W szczególności pożądane są właśnie sfermentowane produkty mleczne, a więc jogurty. Te kraje, w których spożywa się dużo jogurtów, jakoś jest mniej miażdżycy. Czy to akurat tylko z tego powodu, to nie twierdzę, ale to skojarzenie też jest przecież znaczące. No i oleje roślinne zamiast tłuszczu zwierzęcych. To tego trzeba więcej. A co należy ograniczać? Rafinowane produkty zbożowe, rafinowane, czyli oczyszczane. A więc ta biała bułeczka, jakieś ciasteczko, to wszystko powiedzmy sobie, gdzie mąka jest biała i co za tym idzie, pieczywo też jest białe. Produkty mięsne przetworzone. O tym warto powiedzieć, że no bardzo niedawno, ale mięso czerwone, a więc wieprzowina i wołowina zostały zaliczone do produktów rakotwórczych. To może być nawet zaskakujące i nie wiem, czy do końca udokumentowane. Ale tak, to jest międzynarodowe zalecenie i w związku z tym do pewnego stopnia nas wszystkich obowiązujące. A w szczególności wyroby wędliniarskie z tego czerwonego mięsa, to co w Polsce jest tak bardzo spopularyzowane, my w Polsce dużo spożywamy wędlin w porównaniu z innymi krajami, te produkty są uważane za i sprzyjające nadciśnieniu, bo tam jest dużo i dużo soli, i także sprzyjające nowotworom złośliwym. Niestety u nas w społeczeństwie panuje taki pogląd, myślę, że dziś ciągle wciąż mocno obecny, że produkty zwierzęce są bardziej odżywcze, bardziej wartościowe niż produkty roślinne. I nasze babcie, troszcząc się o wnuczki, smarują im masełkiem, dają im mięsko, prawda? I wydaje mi się, że trzeba z tym poglądem też powoli jakoś próbować walczyć. I to jest pogląd rzeczywiście utrwalony od dawna. Jeszcze pamiętam w środowiskach naukowych, jak ja byłem młodym lekarzem, się uważało, że dieta wegetariańska jest dietą niedoborową. Mianowicie, rzeczywiście produkty zwierzęce są bardziej odżywcze. Na przykład z produktów zwierzęcych, to jest mięso, jaja, mleko, ma bardzo dobre przyswajalne białko. Gorzej białko jest przyswajalne z produktów roślinnych, ale okazało się, że kojarzenie różnych produktów roślinnych wybitnie zwiększa przyswajalność białka. I stąd takie powiedzenie, może trochę śmieszne, ale bardzo prawdziwe, że jak jest głód, to jeżeli chcesz przeżyć, to weź worek pszenicy na plecy i trzymaj się krowiego ogona. To znaczy, jedz chleb i pij mleko, to przeżyjesz. I to jest właśnie tym spowodowane, że na przykład białko mleka i powiedzmy sobie białko pieczywa bardzo dobrze się ze sobą kojarzą i zwiększają wartość odżywczą tego białka. Dlatego i dzisiaj w Stanach Zjednoczonych nie mówię, że lansuje się dietę wegetariańską zupełnie, ale tak jak widziałem zestawienie ostatnio publikowane, porównanie typowej diety wegetariańskiej i diety polecanej przez środowiska naukowe, to tam różnica prawdziwa między tymi dietami polega na tym tylko, że w diecie wegetariańskiej nie ma mięsa. Natomiast dopuszczana jest pewna ilość mięsa, ale białego mięsa i najlepiej ryb w diecie tej popularyzowanej w Stanach Zjednoczonych. Czyli bardzo zbliżyliśmy się z naszymi poglądami do tego, co dawniej było odrzucane. Czyli można powiedzieć, że dieta przyszłości, czy dieta polecana przez naukowców jednak zmierza w kierunku diety takiej półwegetariańskiej, tak? No tak, tak, tak bym powiedział. Tak bym powiedział, to znaczy diety pół czy semiwegetariańskiej, dlatego że trudno się spodziewać, żeby w ogóle mięsa nie jedli. To jest nieprawdopodobne. Ale generalnie biorąc, spożycie mięsa jest naprawdę bardzo duże w porównaniu do potrzeb.
Średnie spożycie w Polsce jest 70 kg rocznie i tak samo jest na przykład we Włoszech, tak samo jest w wielu krajach śródziemnomorskich, ale to wzrosło, bo był czas, kiedy było 20 parę kilogramów i ci ludzie byli zdrowi i w dobrej formie i pracowali i stworzyli nową taką wielką cywilizację śródziemnomorską. Także nie źródło zdrowia jest nie w mięsie, tylko w racjonalnym żywieniu. To może powiedzmy na koniec, ile mięsa bądź produktów zwierzęcych codziennie bądź tygodniowo powinniśmy zjeść, żeby ta proporcja była właściwa między produktami roślinnymi a zwierzęcymi? Powołam się na Stany Zjednoczone, a to z tego powodu, że najwięcej badań w Stanach się prowadzi i te kraje, czy nam się to podoba, czy nie, w zasadzie są liderami nauki o żywieniu. Otóż oni przyjęli 8 deko mięsa dziennie, nie więcej, a jeszcze lepiej zastąpić to rybą lub drobiem, czyli mięsem białym, unikać mięsa czerwonego. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję.